Witam i powoli mówię, żeby można było puścić na 3x, x3. Na Łęczów, jeden z dwóch turniejów, trochę silniejszy był zawsze turniej w Piotrkowie. Na Łęczów numer 2 turniejów kobiecych w Polsce. Grały reprezentantki Polski i zawodniczki przyjezdne. Przyjezdne. W reprezentacji Polski grała wtedy również mistrzyni Barbara Kaczorowska, która gra białymi przeciwko Jessice Harmsens. Z Nederlandów, to się chyba teraz nazywa Nederlanda, bo miejscowość Holandia się skompromitowała, choć zupełnie nie wiem dlaczego. Mistrzyni gra białymi. I od razu w drugim ruchu wali przeciwniczkę między oczy. Wbrew pozorom grywano różnie, ja nie będę tego pokazywał, jak E6. Alochin pisał, że trzeba zagrać D5, ponieważ po E4 białe mają przewagę ze względu na atakującą pozycję hetmana. W drodze do mistrzostwa wydano partię aż do samego meczu z Capablanką. Rzeczywiście, wariant dobry, a Holenderka zmuszona do samodzielnej gry. No, pionka trzeba obronić. B6. No a właśnie jest problem. Tu o B6 jest problem. Jak się pchnie pionka D, to słabiutki będzie pion E. No więc Holenderka, która nie lubi mieć słabości, stawia gońca na dużej przekątnej. No to hop. I hop. Figury białe wchodzą jak w masło. Grozi atakę. O tak. Tu trzeba powiedzieć, że Chińczyk Chan Chong Kong w Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 14 tak kosił. I wykosił. Goniec D3, wcześniej przygotowany, grozi goniec G6. Goniec B7. Przeciwniczka sobie nic nie robi. To my też czekamy na roszadkę, ażeby zbić i zmatować. No ale przeciwniczka jest czujna. Idzie królem. No, to jest olbrzymi sukces białych. Spokojnie kończymy rozwój. Ten goniec też specjalnie nie gra. Hop. No nie, 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 nie. Tak to my się nie będziemy bawić. Hop. Teraz goniec był silny. Hop. 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 Wydaje się, że czarne uprościły pozycję, rozwiązały swoje problemy, ale ich wieże nie są połączone. Ich wieże nie są połączone. Tamta na A8 wisiała z tak zwanym szachem, a tutaj jest szach, i hetman nanosi podwójne uderzenie. Jedno tu i drugie tu, a jednocześnie broni tu. To taka śmiesznostka. Pionek jest. Jak wiemy, mistrzyni świetnie grała końcówki. Najlepiej w Polsce grała końcówki wśród kobiet. Wielu mężczyzn mogłoby się od niej uczyć. Poświęcała mnóstwo czasu nad techniką gry. Nad pracą na końcówkę musi się rozwiązać. Szaszek wraca. Spokojne C3. Koniś wraca. Pion jest. H6. Kolejne osłabienie. Tutaj mamy kolejny problem techniczny. Król H7. Bakteryjka. Konik chce odskoczyć z podwójnym matem. Dziewiczka wszystko widzi. Od razu walimy i D5.
I tu, proszę bardzo, białe nie boją się i atakują nową słabość. Nową słabość atakują, a punkt jest silnym pionem. Punktem, silnym punktem biały. Hetman d6. H4. No, chcemy tu zagrać. A na atakę strzelimy tu. Skoczek e7. H5. Mistrzyni nigdy nie traciła okazji do osłabienia pozycji przeciwnika. Albo przeciwniczki. HG6. I tu trafna decyzja. Bierzemy linię E. Nie jest dobrze bić wieżą ze względu na nieskomplikowane dźgnięcie związanej wieży. Trzeba bić piona. I teraz mistrzyni pokazuje, jak się walczy o linię. Przyczółek. Przyczółek. I tu nie jeden szachista po wymianie wziąłby pionem, ale nie mistrzyni. Mistrzyni wie, że ważniejsza jest minia. I nie można postawić wieży na d8, a grozi atakę i atakę. Różne takie grożą. Król f6 specjalnie nie pomagał. Po król f6 też byłby mat. Wieża f6. No to ty. Na hetmana. Szachin szach. Król musi wejść. Domykamy siatkę matową. No i ponieważ reprezentantka Holandii nie dała w tej partii jednego szacha, dla przyzwoitości właśnie to uczyniła. I po król h2 nie chciała grać dalej. W ogóle nie wiadomo dlaczego. Tego szacha się boi. Tego szacha się boi. Tak jakoś to nerwowo. Fantastyczna partia, proszę bardzo, jeszcze raz. Parę eksperckich uważek do hetman d3, obala holenderską. No i gramy na spokojny rozwój figur. Rzucamy niepotrzebne figury, a czarne wieże są niepołączone. Podwójne uderzenie, zabraliśmy pionkę i pozycja jest wygrana. Ale ze względu na to, że czarny król stoi źle, wieże nie grają, nie wymieniamy hetmanów. O, ho! I znowu czarna wieża h8 nie gra. I koniś tak niespecjalnie. Tu grozi szachmat. Wymusiliśmy g6. I tu gramy na odstałego pionka e6. Po prostu mistrzyni gra w szachy. Osłabia pozycję czarnego króla i wygrywa linię E. Kto ma linię, ten ma wygraną. O. I wygrywa linię E. I nieuchronnie wieża wejdzie na szóstkę, albo na siódemkę, albo na ósemkę. Hetman wejdzie na G3. Hetman to w ogóle grozi wejść i tu. I tu tego króla nękać. A po wieża F6 mistrzyni elegancko odcięła króla. Wygoniła hetmana z tempem. Wepchnęła króla na bandę. I domknęła siatkę matową. Czarne dały przedśmiertnego szacha. I pogratulowały przeciwniczkę. Ach, Jessica niezła była. Niezła była, pamiętam, taka. Nie można narzekać. No ale... Mistrzyni to, mistrzyni. Pa, pa.